dzisiaj zwracamy się do mieszkanek i mieszkańców naszego miasta o wyrażenie poparcia dla programu współfinansowania przez Miasto Radomsko procedury in vitro. Dlatego też od 20 marca do 10 kwietnia będziemy m.in. na ulicach Miasta Radomska prosili Państwa o poparcie wyrażone swoim podpisem, które pozwoli nam przygotować i program zdrowotny, i w konsekwencji uchwałę, dzięki której będzie możliwe zabezpieczenie w budżecie Miasta Radomska określonych środków, mam nadzieję, że już w 2020 roku, z których to środków będą mogły korzystać mieszkanki i mieszkańcy Miasta Radomska na sfinansowanie procedury in vitro. Tę procedurę już za sobą ma wiele miast w naszym kraju, chociażby pobliska Częstochowa, chociażby Łódź, Toruń, Gdańsk, Sosnowiec czy Zielona Góra. Myślę, że najwyższy czas na Radomsko. Rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie państwa. Tak mówi artykuł 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym rolą państwa jest naszym zdaniem podjęcie działań, które zwiększają maksymalnie zapewnienie do najszerszego dostępu usług o potwierdzonej skuteczności medycznej.